Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Jarmark Świętojański. Mecze Polaków w Ogrodzie Kibica. Festiwal Anglosong. Akcja Wampiriada. Art Knife Festival. 11 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie Jarmarku Świętojańskiego na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Aby uświetnić to wydarzenie, zorganizowano specjalny pokaz sztuki wybijania monet. Jarmark, rzecz bardzo ciekawa, bo nawiązująca no jednak swoją tradycją do takich średniowiecznych, a nawet i starszych przecież jarmarków, które były no bardzo ważnymi momentami w życiu miasta, bo ściągały przecież kupców bardzo często z odległych krain, prezentujących swoje wspaniałe wyroby. Zjeżdżali nabywcy chętni, to zarówno ci bogaci, bo zjeżdżało rycerstwo, zamożni również mieszczanie. Oczywiście jak i biedota, która też chciała znaleźć się na takim wydarzeniu. Taki jarmark to nie tylko były i tak samo jest tutaj. To nie tylko handel, to nie tylko kramy z wyrobami, a również towarzyszące imprezy, różnego rodzaju pokazy. Między innymi tutaj będzie można zaobserwować pokazy tradycyjnych rzemiosł, hafciarstwa, garncarstwa, kowarstwa i wiele innych. Pokazy właśnie sztuki, różnego rodzaju sztuki ludowej, a także będziemy my. Na średniowiecznych jarmarkach nie mogło zabraknąć różnego rodzaju zabaw i gier plebejskich. Występowały teatrzyki, występowali różnego rodzaju sztukmistrze, ale właśnie też bawiono się przy wykorzystaniu tak zwanych zabaw plebejskich, prawda? Nie wiem, ścinano na przykład mieczem kapustę, walczono na przykład na worki i takie zabawy będziemy prezentować i do takich zabaw będziemy chcieli mieszkańców Katowic i oczywiście nie tylko, bo tych, którzy tutaj się znajdą na ulicy Staromiejskiej, do takich zabaw zaprosić. 12 oraz 16 czerwca odwiedziliśmy z kamerą Ogród Kibica pod katowickim Spodkiem. Podczas meczu z Rosją emocje oraz nadzieje były olbrzymie. Wszyscy liczyli na zwycięstwo biało-czerwonych. Remis pozostawiał nadzieję na wyjście Polaków z fazy grupowej. Pogoda nie przeszkodziła dzisiaj? Nie przeszkadza nic. Nie ma problemu. Jaki mecz dzisiaj będzie? Dobry dla nas? Dobry, no. Oczywiście, proszę pana. Nie chcieli. Oj, będzie ciężko, ale damy radę, damy radę, damy radę my. Pogoda nie odstraszyła kibiców reprezentacji Polski, którzy jak zwykle tłumnie przybili pod spodek. To było chyba oczywiste, że tutaj głód oglądania meczy i piłkarskich emocji jest bardzo duży i to, że plac przed Spodkiem się zupełnie zapełnił, świadczy o tym, że śląscy kibice naprawdę kochają Euro i oczekują sukcesów polskiej reprezentacji. Remis z Grecją przyjąłeś z zadowoleniem? Nie, z wielkim zdenerwowaniem, powiem szczerze, no ale myślę, że dzisiaj panowie się zrehabilitują i jednak będzie zwycięstwo. Zwycięstwo. 16 czerwca Ogród Kibica wypełniony był po brzegi. Tylko zwycięstwo z Czechami dawało nam szansę na dalszą grę w Euro. Żeby spędzić dzisiejszy wieczór właśnie w Katowicach? Myślę, że to jest najlepszy sposób spędzenia tutaj razem z ludźmi i oglądanie meczu. Fajna sobota, fajny mecz, trzeba to zobaczyć. No, nie było innej opcji, żeby tutaj nie przyjść po prostu. Atmosfera tutaj wspaniała? No, jak widać, wspaniała. Polskiej reprezentacji niestety nie udało się zwyciężyć, ale rozgrywki Euro 2012 trwają. Dlatego zachęcamy do kibicowania w Ogrodzie Kibica pod katowickim Spodkiem. Czternastego czerwca w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Markiewki w Katowicach odbył się koncert finałowy festiwalu Anglosong. Anglosong to festiwal piosenki anglojęzycznej organizowany co roku w Domu Kultury w Katowicach Zawodziu. Biorą w nim udział talenty wokalne z całego kraju.
zainteresowanie tą naszą imprezą przerosło nasze oczekiwania. Rzeczywiście tak jest. 140 młodych wykonawców, którzy zgłosili się do przesłuchań, to jest absolutny rekord. I to jest, wiem, nie tylko rekord naszego festiwalu. To jest generalnie rekord, jeśli chodzi o tego typu imprezy w regionie, bo monitorujemy rynek i wiemy, że ta impreza naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych artystów. Ja już od w zasadzie początku festiwalu uczestniczę w obradach jury i muszę powiedzieć, że no, ten poziom jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i z roku na rok jest coraz lepiej, także możemy się cieszyć, że mamy takich młodych, utalentowanych artystów. Naprawdę bardzo trudny jest zawsze wybór, ponieważ coraz bardziej widzę niesamowity rozwój wśród muzyczny, wśród tutaj biorących udział. Także no, jestem w ogóle szczęśliwa, że coś takiego się dzieje tutaj, w tym mieście, wśród tej młodzieży, w tym Domu Kultury, który właśnie tętni życiem dzięki takim imprezom, takim inicjatywom. Poziom wykonawczy, poziom wokalny, poziom muzyczny jest wysoki. W stosunku choćby do lat poprzednich jest wysoki ten poziom. Natomiast trochę brakowało nam osób takich bardzo charakterystycznych, takich, jak ja to mówię, zwierząt estradowych, których samo pojawienie się na scenie, ich postać i kreacja estradowa na długo zostaje w pamięci. Tego nam trochę brakowało, ale myślę, że to są wszystko młodzi ludzie i jeszcze tak naprawdę to wszystko jest przed nimi. W tym roku nagrodę Grand Prix zdobyła Martyna Jelita. Słuchajcie, jestem super zaskoczona, naprawdę. I dziękuję jury, dziękuję moim kurczakom, dziękuję panu Adamowi, dziękuję pani Agnieszce, której chyba już tutaj nie ma. Ale naprawdę dziękuję. I 15 czerwca na ulicy Mariackiej w Katowicach odbyła się Wampiriada. Wampiriada to akcja promująca krwiodawstwo. Jej finał uświetniły koncerty oraz flashmob na ulicy Mieleńskiego. Wampiriada jest organizowana na dwóch szczeblach. Na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, a także jest organizowana w dwóch edycjach. Edycji jesiennej i wiosennej. I to już miało miejsce, także teraz ten koncert jest jakby podsumowaniem, a zarazem promującym sam projekt. Także dzisiaj możemy się pochwalić, ile udało nam się zebrać krwi, ile było osób na przykład w edycji wiosennej, było to ponad 4200 osób. Także razy 450 ml i każdy sobie obliczy, ile to wyszło. Ciągle poszukujemy nowych sposobów, nowych, powiedziałbym, wzorców, w jaki sposób promować to krwiodawstwo. I tutaj świetna współpraca ze studentami umożliwiła nam po prostu połączenie naszych sił po to, żeby jak najwięcej osób mogło przyjść, oddać, nawet wykorzystując do tego niekonwencjonalne sposoby. I Wampiriada do tego celu świetnie służy i jest w tym momencie praktycznie we wszystkich miastach w Polsce, gdzie są środowiska studenckie, jest upowszechniona i przez studentów studenci organizują i my się z tego bardzo, bardzo cieszymy. Projekt tak naprawdę jest organizowany od 2000 roku, także trwa już bardzo długo. On się tak naprawdę rozpoczął w Krakowie i był rozszerzany coraz bardziej na pozostałe miasta, a że jest to ważna idea, została podchwycona i rozszerza się dalej. To jest proces, to jest edukacja, tego nie można jednorazową akcją załatwić, tylko jeżeli mamy wpływać na świadomość, to musimy przez cały rok robić, czynić akcje, nowe sposoby i przede wszystkim w formie promocji, w formie i z możliwością docierania do nowych środowisk, do nowych osób, a zwłaszcza do środowiska studenckiego. Czerwca rozpoczął się Art Knife Festival. Rozpoczęcie miało miejsce w galerii Szybu Wilson w Katowicach. W tym roku na festiwalu promowani będą artyści z Izraela. Coraz większą popularnością festiwal się cieszy, coraz więcej ludzi przychodzi, ogląda, nie może się doczekać, ale to dlatego, że sztuka naiwna dzięki swojej otwartości i dostępności jest niemal uniwersalnie atrakcyjna. To sztuka, wiadomo, pełna kolorów, barw, emocji, empatii, bardzo szczera i oczywiście bardzo kipi humorem. W tym roku festiwal poświęcony jest
kulturze i sztuce Izraela. Dlatego zaprosiliśmy ponad 25 artystów do współpracy i wyszła niesamowita mieszanka kultur, narodowości i religii, ponieważ Izrael jest bardzo różnorodny wbrew pozorom i to wszystko można w ich obrazach oglądać. Jest to naprawdę już światowy poziom i ranga festiwalu jest tak ugruntowana i tak pewna, że zazdrościć pomysłu, ale myślę, że też ogromna radość, że to się dzieje w Katowicach, w Szybie Wilson, że i miasto jakby jest współorganizatorem tego festiwalu. Myślę, że pomysł był wspaniały, a realizacja jest na piątkę. Jest kilka aspektów tego festiwalu. Przychodzimy tutaj z ulicy z bagażem problemów dnia codziennego i zawodowego, i rodzinnego, i społecznego. I tutaj przechodząc próg tej galerii, patrząc na te bardzo kolorowe, bardzo wyraziste obrazy, zaczynamy się uśmiechać. Być może ten świat wygląda tak jak na tych obrazach, a wcale nie tak jak my sobie go wyobrażamy. I po to jest ten festiwal. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejne wiadomości, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!